Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego. Jezus uznaje świętość szabatu i autorytatywnie wyjaśnia jego autentyczne znaczenie. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Z jakich racji dla chrześcijan szabat został zastąpiony niedzielą? Ponieważ niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa, jako pierwszy dzień tygodnia, przypomina o pierwszym stworzeniu, jako dzień 8, który następuje po szabacie, oznacza nowe stworzenie zapoczątkowane zmartwychwstaniem Chrystusa. Dzień ten stał się w ten sposób dla chrześcijan pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim. Przez Paschę Chrystusa niedziela wypełnia duchową prawdę szabatu żydowskiego i zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem Pana, Boga Twego.